Wszechmogący Boże, daj Twoim wiernym z takim usposobieniem przeżyć przygotowanie do świąt wielkanocnych, aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne przyniosły wszystkim odnowienie ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, witam Was w drugi piątek już Wielkiego Postu. Oczywiście na początku zachęcam Was do spotkania ze Słowem Bożym, do tego, żeby nawet teraz włączyć stop i otworzyć Pismo Święte, poczytać sobie, albo w opisie też na YouTubie czy na Facebooku, zawsze kiedy wrzucam te odcinki, to też daję te fragmenty, żeby najpierw się z nimi spotkać, poczytać, pytać się, a co Pan Bóg do mnie mówi? Albo jeżeli wolisz, to oczywiście można to na końcu zrobić i też jakoś zrobić swoje podsumowanie. Można też, do czego Was zapraszam, może w komentarzu też podzielić się też swoim takim, przepraszam, doświadczeniem, podzielić się tym, jak Ciebie, jak to mówimy, słowo dotyka. Bardzo często w tym Wielkim Poście słyszymy słowa na temat przebaczenia i pojednania. I rzeczywiście na początku chodzi o to pojednanie się z Panem Bogiem, o wyjście z naszych grzechów, które nas strasznie związują i robią jakąś taką pętlę w naszym sercu i zniewalają, przez co też dzieje się w naszym sercu taka jakaś rzeczywistość, że jakoś wrogo patrzymy na Pana Boga, że się Go boimy. Dlatego potrzebujemy tej jedności, odnowienia tej jedności, powrotu, wyjścia z tych krzaków, jak Adam i Ewa, i zaprzestania, albo przestania bać się, żeby przestać się bać Pana Boga i zobaczyć w Nim kochającego Ojca. Ale drugą sprawą, która wynika, która wychodzi bardzo prosto i nie jest oderwanym czymś, to nie jest coś, co jest osobno, ale wynika jedno z drugiego, to jest pojednanie się z drugim człowiekiem. No nie mogę świętować Paschy, nie mogę być wolnym chrześcijaninem, jeżeli mam w swoim sercu jakąś zawiść, jakąś pogardę, jakąś zadrę. I chodzi mi może właśnie na początku na zawsze serca, nie? Bo może to nie do końca też chodzi o to, żeby się od razu rzucać w ramiona, bo może nie mamy jeszcze takiej dyspozycji w sercu, bo to nie chodzi, że ma być tylko jakiś emocjonalny gest, ale on ma płynąć w głębi serca. Więc na początku na pewno ona ma płynąć z głębi serca i na poziomie serca. To moje przebaczenie często prowadzi innych do nawrócenia, często innych ratuje. Często innym otwiera oczy. Często może ci, którzy nawet nas ranią, którzy nas krzywdzą, którzy nas wykorzystują w różny sposób, to są jakieś mobbingi wobec nas, przez których może czujemy się czasem odrzuceni, wzgardzeni, którzy może traktują nas czasem jak trędowatych. Nieraz mamy takie doświadczenia, ja spotykam takich ludzi. Sam też nieraz mam takie momenty, że ktoś, kto mnie widzi, przychodzi na drugą stronę, bardzo mocno widzę, że nie chce ze mną rozmawiać. I może tak też traktuję kogoś właśnie jak taką obcą osobę. I właśnie nasza postawa ma czasem go uratować. Co to znaczy, że ktoś taki nas bardzo mocno potrzebuje? Nie? Ktoś, ja nie mówię, że on jest zły, ktoś jest zły. Często to są też nasze zawinione sprawy. To są nasze złe decyzje, które rzeczywiście sprawiają, że ktoś od nas odchodzi. Ale my siebie nawzajem potrzebujemy. To przebaczenie naprawdę nas ratuje. Nie? Już nie mówię, że naprawdę też jest i na pewno taką sferą i strefą ewangelizacji. Pamiętacie ten moment ukamienowania Szczepana i tam czytamy w Dziejach Apostolskich, że Szaweł patrzył z daleka na to wydarzenie. I tradycja Kościoła mówi nam, że to, co opisane jest potem w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, czyli nawrócenie Szawła, późniejszego Pawła, dokonało się w tym samym momencie, w tym samym, przepraszam, miejscu, w tym samym miejscu, gdzie ukamienowano Szczepana. A co Szczepan w momencie ukamienowania mówił? Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacz im, Ojcze. Czyli Szaweł widział, słyszał, że Szczepan przebacza swoim winowajcom, swoim oprawcom, tym, którzy go zabijają, którzy już obrzucają go kamieniami, nie? Którzy skazują go na bardzo trudną, ciężką, długą śmierć, nie? U takiego długie umieranie.
a Szczepan im wybacza. Być może tak wiele komentarzy na ten temat mówi, wiele biblistów, że właśnie ten moment, ten gest przebaczenia, który dokonuje się w sercu Szczepana, jest gestem, który prowadzi do nawrócenia Szawła. To jest piękna sprawa, niesamowicie uderzająca. Dzisiaj Jezus mówi, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Większa, nie? Sprawiedliwość większa. Czy można być bardziej sprawiedliwym niż faryzeusz, niż uczony w piśmie? Ten, który pości 2 razy w tygodniu, ale tak pości, pości. Nie, że tam nie zjem sobie parówki za 3 zł za kilogram, tylko kupię sobie krewetki albo najdroższą rybę. Tylko rzeczywiście poza chlebie i wodzie. Którzy w ciągu dnia się 5 razy modlą. A oprócz tego spełniają wszystkie swoje obowiązki. Czytają Pismo Święte, rozważają, studiują to Pismo Święte. Są naprawdę wierni prawom, nakazom, które go obowiązują. A Żydzi mieli 613 praw, nakazów, zakazów. I oni to wszystko przestrzegali co do joty, nie co do kropki. Że można być bardziej sprawiedliwym. Ale Jezus pokazuje, że ta wyższa sprawiedliwość, ona dokonuje się na poziomie serca. Że nie wystarczy powiedzieć komuś, znaczy nie wystarczy kogoś zabić, nie? Powiedzieć, nie zabiłem. Czasem mówię, z czym będę szedł do spowiedzi, przecież nikogo nie zabiłem, nie? Jezus mówi, ale jeżeli gniewasz się na swego brata, to tak jakbyś go zabił. Jak się gniewasz na niego, jak się masz urazę na niego, to tak jakbyś go zabił. Jak szemrzel, jak jakieś pojawia się szemranie w twoim sercu na niego, to tak jakbyś go zabił. Jak go obgadujesz, to tak jakbyś go zabił. Nie? To niesamowite, to co dalej też Jezus powie w innym momencie, nie? Że ktoś powie, nic tu założyłem, nie mam grzechu. Jezus powie, jak pożądliwie popatrzyłeś na dziewczynę, to tak jakbyś nią współżył. Dokonałeś aktu nieczystości. Nie? Czyli to wszystko, co się dzieje na poziomie serca, nie tylko gestów zewnętrznych. Bo możemy stwarzać wielkie pozory. Wielki pozór jest takim dobrym i super momentem. Prośmy o to i błagajmy Pana Boga, żeby też dokonywał to w naszym życiu, że nas odziera z naszych pozorów, nie? Z naszych zewnętrznych gestów. Więc mówi, to jest sprawiedliwość na poziomie takich tylko obrazów zewnętrznych, nie? Takiego ładnego obrazu, nie? Wymalowanego, pozłuconego, ale chodzi, przepraszam, chodzi o serce. I Pan Bóg chce twojego serca, nie? I ważne, żebyśmy dzisiaj też na tym poziomie pomyśleli sobie, nie? Dalej Jezus mówi, jak idziesz się pomodlić, przynosisz dar przed ołtarz. Możemy to obrazować, przychodzisz na Eucharystię. Przychodzimy z jakimś darem, jakoś darem modlitwy. I przypomnisz sobie, że jest brat, który ma coś przeciwko tobie. Idź się z nim pojednaj. I dopiero przyjdzie się módl. Modlitwa z urazą w sercu przeciwko drugiemu człowiekowi. Modlitwa człowieka, który czuje nienawiść do innych ludzi, jest nic nie warta. Pan Bóg nie chce takiej modlitwy. Nawet najszczerszej, bo ona nie jest szczera tak naprawdę. Nie mogę stawać przed Panem Bogiem ze swoim darem, kiedy mam w nienawiści drugiego człowieka, kiedy nim gardzę. Ktoś może mnie irytować, ja mogę się nie zgadzać, mam prawo się nie zgadzać z czyimś zachowaniem, z tym, jak on żyje, zachowuje, nie? Z jego decyzjami, z jego postawą. Mam prawo się nie zgodzić, ale nie mam prawa, nie mam prawa wręcz, nie? To jest coś, co zaprzecza mi jako chrześcijaninowi, że czuję pogardę, nie? Że mam w sercu taką myśl, że powiedzieć komuś gardzę tobą, nie? Gardzę tobą. Taka modlitwa nie przynosi żadnego skutku. Dlatego Jezus mówi dzisiaj nam w ten piątek, pojednaj się, pojednaj się. Proś o pojednanie z drugim człowiekiem. Wtedy ta modlitwa będzie miła. Kiedy jestem w stanie popatrzeć, to pewnie się będę powtarzał w tym Wielkim Poście jeszcze niejednokrotnie, ale Boże Słowo też się powtarza, ale po to, dlatego się powtarza, żeby dotrzeć do naszego serca wreszcie, że tylko modlitwa człowieka pojednanego z innymi ludźmi ma wartość, jest cenna, jest miła Panu Bogu. Oczywiście w takiej modlitwie też trzeba się modlić o taki dar pojednania, takiego prawdziwego pojednania. Żebyśmy zobaczyli naprawdę w oczach drugiego człowieka bliźniego. Żebyśmy w oczach nawet wroga zobaczyli brata i siostrę. I to, co przecież mówi Ananiasz, kiedy do niego przychodzi Szaweł, którego się wszyscy bali przecież, bo on dyszą, rządzą zabijania.
Pierwsze słowo od kościoła, które słyszy w osobie Ananiasza, Szaweł, to mówi, słyszy, Szawle bracie, nie Szawle prześladowco, nie? Nie? To nie jest wypominanie, kim jesteś, ale tak, jesteś tak naprawdę bratem, bracie, siostro. Popatrz dzisiaj na takich ludzi, których masz trudno, którą jest taka orka w twoim życiu, z którymi sobie nie radzisz. I na modlitwie powiedz do nich, bracie, siostro, zanoś ich do Pana Boga i proś o taką łaskę szczerego pojednania, żeby Pan Bóg was uwalniał od tego, co was strasznie wiąże przeciwko sobie, co wiąże wspomnienia i jakieś ciągle rozdrapuje rany, żebyście potrafili stanąć w prawdzie. Też przyznać się do tego, co się złego dokonało. Nie uciekać, nie chować tego pod dywan, bo to nie jest, nie rozmawiajmy, nie. Stanąć w prawdzie, nazwać to po imieniu. Ale w imię Chrystusa się pojednać. Bo przecież celem każdego z nas nie jest nawet śmierć, ale niebo. No głupio byłby żyć w niebie z kimś, z kim jestem pokłócony całą wieczność. A po drugie, to chyba kiedyś Anselm Grimm, benedyktyn, napisał w jednej takiej książce, chyba Ewangelii, już nie pamiętam do którego fragmentu, chyba o pannach mądrych, nieroztropnych, czy głupich, jak to niektórzy nazywają, że czyściec będzie tak wyglądał, że będą przed bramą raju będą stać ludzie, którym my nie przebaczyliśmy i którzy nam nie przebaczyli. I czyściec będzie polegał na pojednaniu. Nie czekajmy na czyściec. Zróbmy sobie już te czystki tutaj na ziemi. Wyzerujmy to i zacznijmy razem wspólnie żyć. Twórzmy prawdziwą wspólnotę Kościoła, czego wam bardzo życzę i o co się modlę dla was i dla siebie. Przede wszystkim też dla siebie, bo ja mam z tym strasznie na bakier. Mogę o tym bardzo dużo mówić, a trudno czasem mam w tym. Dlatego też was proszę w tej kwestii o modlitwę za mnie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.